Traciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy, musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem, śniąc... Wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej swym ostatnim krzykiem rozpaczy... Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem Zostało nam niewiele czasu. Co możemy... Tym razem sami sobie nie poradzimy. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu może... Nazywają go okiem i nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż... Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Czym dokładnie jest oko i nosa? To magia. Dzięki niemu oko ma też i... Dlaczego pal... Bo twoim... Skąd ta... Jest... Załóżmy, że... Oko i no... Jak... Idź po prostu... Tylko u... Mogę ci dać tylko... Rozejrzyj. Wyruszę w... Świetnie. Odkąd obrałem...
Jedna bestia mniej. Jakieś kłopoty, do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale... Chwila. Nie przypominam sobie. Daj spokój. Nauczyłem się ucznictwa i skradania się w mojej chatce niedaleko starego obozu. Przypominasz sobie? Nazywasz się Kavalorn. A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez te przekl... Dokąd idziesz? Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandy... Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim po... Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy... Teraz pracuję dla magów wody. Jest... Co tu? Utknąłem. Powiedz mi coś więcej o... Nie wolno mi o tym. Mogę cię... Najlepiej... Może pozwoli ci wstąpić. Czy ty i twoi ludzie nie byliście... Szalona... A teraz... Większość... Magowie... Co pora... Mają wiel... Nie zbada... Nie mogę ci... O co chodzi z tymi ba... Przespałeś całe ostatnie... Mówi o tych szczu... Ciesz... Nie wiem, jak mam teraz... Zostałeś... Ta... To były... Nie pójdę tam jed... Może... Ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie... Mogę powiedzieć, że od tygodni... No cóż... Muszę... Dobra, słuchaj... To te łot... Daj znać... Potrzebuję lepsze... Te świnie nie zosta... Mogę ci dać... Tak, no... A co z leczeniem? Zostały mi... Pewnie... Dobra, a te... Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Chwila. Nie powinieneś tu przychodzić. Zasłużyłeś sobie na to, bydlak. Biedaku, nawet... Hej, ty! Możesz mi... Pewnie, przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz. No to załatwione. Mogli ze mną nie za... Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowa... Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta. Nie wiem... A co ze mną? Czemu nie? Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać. Jeden z tych bandytów powinien mieć... Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody. Watrasowi. Powiedz mu, że... A gdyby cię za... A, inaczej wezmą cię...